Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Master 6T, a to jest gra TubeStar, czyli symulator YouTube'ów. Jako iż było pod tamtym filmikiem z tego Darkside Detektiva 5 apel w górę, to tak stwierdziłem, że no dobra, dotrzymam słowa i nagram kolejną grę. Pewnie też jednoodcinkową, chyba że będziecie chcieli więcej, ale mi nikt nie pisze komentarzy, że chce czegokolwiek więcej, więc walić to. A ja jak już wiemy, że jak się robi YouTube'y, przecież widać po ilości subskrypcji i ilości wyświetleń, łapek w górę i komentarzy, przecież to wszystko widać i ja wiem, jak się w to bawić w YouTube'y. Więc bierzemy sobie wyzwanie dla ludzi, tutaj tak, jak widzicie, mamy pracę. Tutaj nasz ziomek sobie pracuje od początku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, no zapieprza te kilka godzin. Dobrze policzyłem? 3, 4, 5, 6, 7. Tak, 9 godzin dziennie, to jest jakaś masakra, nawet liczyć nie potrafię. Okej, więc na początek trzeba nagrać jakiś film. Nazwijmy, czekaj, kategoria, najpierw kategorię, wybierzmy sobie vlog, nie będzie vlog, nazwiemy to głupi vlog, hashtag 0. Tak, nagrywaj to przez 4 godziny, koszt, znaczy nie wiem, chyba że ile w to wkładamy, tak? 400, no. Nie trzeba opłacać dawać koszty jakiekolwiek, ale dajmy następny. 125 bezpłatnych wyświetleń, to jest dobre, na świadomość. Może zawierać koty, nieznacznie wzrosła jakość wideo. Będzie udostępniona pomimo mapek w dół, powyżej prawa, nie może być zawieszone. No praw autorskich raczej nie łamiemy, więc powyżej prawa nam nie jest potrzebne. Mamy tylko dwa punkty, które wykorzystamy, więc dajmy memetyczna, czyli większa szansa na udostępnienie tego filmu i 125 bezpłatnych wyświetleń, więc jak miałbym 125 bezpłatnych wyświetleń pod każdym filmikiem, to kozacko. Klikamy to, tak, euro i jeszcze tego samego dnia jak nagramy, to zedytujemy to sobie przez 8 godzin, edycja filmu to już 2 godziny, tak, lecimy, 6, jest zapieprz z tym, mówię wam, to jest po prostu masakra. YouTube, jak widzicie, nie są łatwą rzeczą. Czemu udało mi to? Znaczy jestem. Aha, tworzenie kanału. Tak. Nazwa kanału oczywiście. Master 6T. Ja tutaj robię siebie. Może tu mi pójdzie lepiej niż w rzeczywistości. Plan reklam. Dajmy sobie niski, tak. Jasne. Niski plan wyświetleń. Mamy swój kanał. O, patrzcie, jestem! A dobra, to kozacko, nie? YouTube, jestem na YouTubach, jestem znany. Możemy sobie kupić wyświetlenia. Jak wiemy, wszyscy kupują wyświetlenia. O, zarobiłem 100 jakimś cudem, mam 1100 nagle. A, racja, bo byłem w pracy. No nie wiem, nie kupuję wyświetlenia, to tam nawet nie wiem, jak to się robi. Więc mamy 42, nie wiem, to jest chyba miejsce, zgaduję. Tu mamy sklep online, możemy sobie kupić kamery, programy do edycji, jakieś inne rzeczy, ale nie, my lecimy dalej, plan dnia. Nagramy sobie film, nagramy sobie grę. Nienawidzę wymyślać tytułów do gier i w ogóle, ale jasne, nagrajmy sobie Outlast. Outlast hashtag 1, nie będzie tytułów, ale to będzie Outlast i będziemy go nagrywali. Tak, te dwie rzeczy, bo są najlepsze. Zacznijmy jeszcze tego samego dnia edycji, a tam nie pokazałem jeszcze jednej opcji. Możemy studiować, przez co nasze potem filmy będą lepsze i w ogóle tutaj mamy produkcja, czyli nagrywanie filmów będzie wiele lepsze, tam co jeszcze było, Jezu, czemu wyszedłem? Studia produkcja, postprodukcja, przepraszam, czyli edycja, tutaj mamy uznania autorstwa wideo i analiza jakości. Nie wiem, co to są te dwa, ale pewnie są dobre i przydatne pewnie też. Jasne, dokończ to montować, tak. Nagram sobie materiał na zapas, żebyśmy nie wrzucali dwóch jednego dnia, że jesteśmy niby tacy fajni, wiecie. Nie nagrywam na zapas, nagrywam na bieżąco wszystko, a nie, nieprawda. Nikt mnie nie rozumie. Zróbmy sobie vloga, zróbmy sobie tamten głupi vlog hashtag 0, czyli zaczynamy. A tutaj damy już tytuł do tego głupiego vloga, nie będzie głupi vlog hashtag 1, dajmy dziewczyny, cyk, głupi vlog hashtag 1. Dobra, więc zapieprzamy z tym 4 godziny, koszty, to nie jest tania rzecz, ja chcę wyświetlenia,
cyk, plus jeszcze sobie zedytujemy to trochę. Tak. Bang i dobra, teraz mamy dwa filmy, więc wrzucamy Outlasta. Będę tutaj? Chyba nie. Islamu, Markiplier. Nie znam tego pana. O, Jacksepticeye. PFDP tam był, wo. No gdzie moje, ja też. No dobra. Losowe zdjęcie. Okej, okay, może być. Nie kupujemy wyświetleń, my jesteśmy w porządku i w fokle. Patrzcie, głupi vlog, 254 wyświetlenia. Nie, to mnie okłamują tam, że mam tylko 100 coś. Tu jest naprawdę 200 coś. I 12 łapek w górę, wow, kurde, 12 łapek w górę. To ja pod tym odcinkiem też chciałbym mieć 12 łapek w górę. Niekoniecznie 9 w dół, ale 12 łapek w górę, żeby, wiecie, to jakieś było pokrycie, nie? Albo pod głupim vlogiem możecie dać łapki w górę. Ja to się nie pogniewam, nie? Ja to się będę cieszył i w ogóle będzie fajnie. Co nie? Będzie fajnie. Zróbmy film o kotach. Nazwijmy to Grumpy Cat. Tak, nie będzie sobie Grumpy Cat, tylko za oknem ktoś mi krzyczy. Koszty. Dajmy za to tylko 100, bo to jest film o kotach, to on tak się sprzeda. Dajmy, że może zawierać koty. Nie będziemy okłamywali ludzi. To może zawierać koty. Edytujemy film po całości. Znaczy nie wiem, czy ilość godzin, jaką spędzamy na edycji tego do wszystkiego. Żeśmy Outlasta, bo... Aha. O Jezu, nie. Tu są jakieś komentarze. Pewnie mnie hejtują. Nie rozumiem tego języka, ale rozumiem tą minkę. Ta minka jest fajna i no, ta też. Tak, ludziom się podobają. A tutaj... Get to the point quicker. Ojejku, ja tu owijam w bawełnę, tak? Kilroy was here. Nie znam Kilroya. I wish that would happen... Ale co, ja tam nic nie... Też chcesz zjeść sobie kiwi? I się zdziemnąć? I don't think you know what you're talking about. Nie, nieprawda, ja wiem, o czym ja mówię. Wam się tylko wydaje, że nie wiem. O, 17 łapek w górę. Ej, jestem dobrym youtuberem, nie? Idzie mi o wiele lepiej. Dobra, lecimy. Dziewczyny, głupi vlog, losowe zdjęcie. Spoko, może być. Nie kupujemy wyświetleń, my nie wolno kupować. Poza tym nie stać, mam tylko 600 dolców. Tak biedacko trochę. Okej, okay, lecimy. Tutaj nie nagrywamy dzisiaj nic. Dzisiaj wrzucamy sobie Grumpy Cata. Tak, Grumpy Cat. 45... Co tak słabo? To nie potraficie, kurde, dobrze promować filmów. Co teraz? Zróbmy sobie drugi odcinek z Outlasta, bo dawno nie było. Outlast, hashtag 2. Ale nazwijmy to. Nazwijmy to. Jak był drugi odcinek z Outlasta mój nazwany? Nieważne. Nazwę słaby odcinek. Słaby odcinek. Ja tylko takie nagrywam. Tak. O Jezu, ej, pieniądze mi się kończą, nie? Dobra, walić koszty. Dajmy to. Ja zaraz z bankrutek to dalej pójdzie, nie? Ja zbankrutuję. Okej. Okay. I... O Jezu, nie zdążyłem zedytować filmu na czas. Dobra, 6 godzin tylko. To będzie taki odcinek trochę na odwal się, ale musimy coś mieć na następny dzień. Jaki Mountain Blade? Halo! Halo! Outlast! Tam było napisane przecie. Okej, okay. Okej. Okay. Jak tam mi tu idzie? Tu ma 300... Ty Outlast jak z... no, przez tą miniaturkę pewnie. Heh. A tu są cycki przecież, no halo! Czemu to ma tylko 123 wyświetlenia? Jest pani jakaś, której nie znam i nieważne. Grumpy Cat też tak mało wyświetleń, o Boziu, czyli tylko Outlasty tu się nagrywa, nie? Dobra. Teraz popracujmy sobie trochę, dajmy. Został usunięty. Jak to? Mój Grumpy Cat. Mój Grumpy... Usunęli mi film, co za wredzielce. I dobra, to tak. Zrobimy sobie ten... halo, gdzie jest vlog? O nie, ej, zrobimy sobie creepypastę. Jakby ją nazwać? Creepypasta, nazwa do creepypasty. Nie wiem, zróbmy ten. Ja widziałem, że ludzie nagrywali creepypasty o tych bajkach z dzieciństwa. Więc... No,
Była taka bajka Kids Next Door. KND. To się nazywało. Po polsku to było przetłumaczone. O Jezu. Chyba każde z dłużej było. I to było od. Tak, ogólnie ta bajka to była o takich dzieciach, które walczyły z dorosłymi i to było całkiem fajne. Ja pamiętam, że tym się strasznie jarałem. I że ja też tak będę kopał dorosłych, nie? I będę miał taką swoją tajną bazę na drzewie. I nawet chciałem coś takiego zrobić z kolegami, ale. Ale nie wyszło. Nie, nie. Dobra, nieważne. To był ojciec, to był numer 1. Numer 3 i 4. Jaki by zbudować obrazek? O, to w ogóle jest. Ej, właśnie, nie. To jest połączenie Billego i Mandy i klanu na drzewie. Nie pamiętam, jak się nazywał ten odcinek, ale też go oglądałem. Nawet jakieś. O, może być. Spoko. Ale sobie kupimy tu wyświetlenie, nie? Za 100 do. Dobra, 2000 za 200. Tutaj trzeba będzie kupić sobie wyświetlenia, no bo cienko z kasą. Wiecie, o co chodzi, nie? Okej, okay, przeskoczmy trochę. Jak to tam? Ło, panie, 2188, nie? To już wali się. A nie, bo ja 2000 sobie kupiłem. No tak. I ma 100 łapek w dół. To ma tylko 100, to aż 100 łapek w dół, ale 75 w górę. Więc nie jest źle. A ten grumpy został zawieszony. Nie mam pojęcia dlaczego, ale okej. I tak, no, bo to było kupione, więc Outlasty biją furorę. Co by teraz? No w sumie to na tym to polega, widzicie, ja wiem, jak to się robi. Wyświetlenia przecież mówią same za siebie, tak? Widzicie to? Widzicie? To 404, 499, no jestem dobrym youtuberem. Ja jestem, tak, będę sobie mówił, że jestem dobrym youtuberem, żeby nie czuć się źle. Dobra, no nagrajmy vloga. Będą mnie ludzie hejtowali, że się nie. Nie wiem o czym nagrywać. Vlog. Po prostu vlog. Bo tak. I to będą 4 godziny. Aha, nie, chwila. Dajmy, a dobra, 4 godziny. Nie. 3 godziny. Koszt. Za stówę. Dobra. Dajmy te dwie rzeczy. Okej. Okay. Przy okazji jeszcze zedytujmy to sobie. Na 7 godzin na edycję, dobra, to mnie to tam pasi. Plus jeszcze. Nie, dobra. Chociaż. Staćmy na jakieś studia. Ile to kosztuje? 300. Dobra. Postudiujmy trochę te rzeczy, tak? To nie jest. Dobra. Ta pani wygląda całkiem spoko. Nie kupujemy wyświetleń. Zobaczymy, jak to pójdzie bez kupowania wyświetleń. Nie wiem, czy to jest 20, to jest 20. Nie wiem, co to są te numerki, tak właściwie. Co one znaczą? Nie wiem, możecie mi napisać. Okej, okay, dobra. Przyspieszmy sobie trochę, zaróbmy sobie trochę hajsów, bo trza. 139 wyświetleń w kilka dni. To tak. Trochę poza tym tematem, ale jesteś naprawdę piękną kobietką. Dzięki ci. Świetny filmik, pasuje ci ten kolczyk. Dzięki ci. Też zjadłabym truskawki, ale pocieszam się właśnie arbuzem. To fajnie masz. Zamień się, ja chcę arbuza. Arbuzy są lepsze, bo są słodsze i mają ten taki soczek, który z nich wypływa, jak się je tak pycha. Arbuzy są kozackie. Dobra, nagrajmy jeszcze jeden film. To będzie taki ostatni film dzisiaj. Tak? Dobra. To będzie komedia. Nazwijmy to nieśmieszny filmik. Hashtag 1, bo to będzie ich kilka i to. Tak, włożymy w to mnóstwo pieniądzów, jako już znam się na produkcji i te dwie rzeczy, bo bezpłatne wyświetlenia to zawsze jest dobra rzecz. 8 godzin, tak, to będzie normalnie coś pięknego. Patrzcie. Very funny vines, to może być, bo to komedia przecie. Okej, okay, i poczekajmy trochę, dobra, chwilę. Patrzcie, 509 wyświetleń bez kupowania ich i 35 łapek w górę i 20 łapek w dół. Walcie się hejterzy, fuck you i w ogóle. I mogą sobie kupić kamerę lepszą do vlogów. Ale nie stać mi na kamerę lepszą do vlogów, bo mam tylko 700 i nie mógłbym robić następnego filmu.
Ale jakoś to już trwa 15 minut, więc ja się z wami żegnam. Jeśli chcecie, to możecie zapakować ten filmik, jeśli wam się spodobało. I może, jeśli będziecie chcieli, to nagram też następny odcinek z tego. Nie wiem, możecie mi dać znać w komentarzu, jeśli ktoś to obejrzy. Jeśli jesteście jedną z 5 osób, które to obejrzą, to możesz dać łapkę w górę i skomentować ten filmik. Jeżeli chcesz na przykład więcej, albo cokolwiek w tym stylu. Ja to tam się nie obrażę, wiesz, to tam... Ja się będę cieszył z tego. To trzymajcie się! Do następnego razu, w następnej gry, w następnego odcinka czegokolwiek. Cześć!